Dzięki dniu spotkania przynoszę Ci serce czyste i radosne. Wiem, że dziś patrzy na mnie niebo całe, bo moje serce jest tak piękne, bo w nim zamieszkałeś Ty, mój najlepszy przyjaciel. Panie Jezu, serce świeci kobiety przeciwko. Kocham za to, że dałeś mi życie, że mam dobrych i kochanych rodziców, którzy pomagają się spotykać z Tobą. Poznałam i pokocham Ciebie, pozostaje świat ukryty. Kocham Cię, Panie Jezu, i dziękuję za ten dzisiejszy dzień pełen słońca w mojej duszy. Módlmy się. Usileni tak wielkimi darami prosimy Cię, Boże, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Drogi Ojcze Proboszczu, stajemy przed Tobą wdzięcznością za łaskę dusz pasterską, na umocnienie w nas wiary, nadziei i miłości, za trud spowiedzi i ofiarę mszy świętej, a szczególnie za dary Chrystusa złożone w nasze dziecięce ręce. Słowo podziękowania kierujemy do kapłanów pracujących w naszej parafii. Dziękujemy za sprawowanie Eucharystii i kierowane do nas Słowo Boże w ciągu całego roku. Pojednanie nas z Bogiem, modlitwy za nas oraz za każdy uśmiech. Niech Jezus będzie dla nas nagrodą, aż szczególnie za dary. Rodzicu, nie znajduję słów, by Ci powiedzieć dziękuję, mamo kochana i tato drogi. Słowa są zbyt ubogie, by móc wypowiedzieć głębie uczuć miłości, wdzięczności do Was, kochani rodzice. Składamy podziękowanie za dar życia, którym za pośrednictwem Boga nas odarzyliście. Za Waszą troskę i miłość każdego dnia nam okazywano. Za przykład Waszej wiary, jak poznawać i kochać Boga. Za radość dnia dzisiejszego dziękuję. Słowa wdzięczności kierujemy do naszych rodziców chrzestnych za obecność podczas naszego chrztu świętego, za trwanie z nami podczas dzisiejszej uroczystości oraz za wszelkie przejawy dobroci, pamięci i życzliwości. Niech dobry Bóg Wam wynagrodzi.
Czcigodny Ojcze Proboszczu, drogi Ojcze Rafale, w imieniu rodziców, dzieci pierwszokomunijnych pragniemy Wam podziękować za Waszą ofiarność, za głoszenie Słowa Bożego, za Wasze otwarte serca, za pierwszą spowiedź i modlitwę, a przede wszystkim za dar Jezusa Eucharystycznego przekazanego dzisiaj naszym dzieciom. Za to wszystko niech Wam Bóg błogosławi, a Matka Boża obdarzy szczególną opieką. Dziękujemy również służbie liturgicznej, służbie porządkowej, Panu Obuchowskiemu, scholi, która tak pięknie nas dzisiaj wspierała. I wszystkim, oczywiście Pani Basi, która od samego początku zajmowała się naszymi dziećmi. I wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ubogacenia i głębszego przeżycia naszej dzisiejszej liturgii. Wszystkich za wszystko serdeczne Bóg zapłać. A Wam, drodzy ojcowie, niech sam Bóg po stokroć za wszystko wynagrodzi. Bóg zapłać i szczęść Boże. Dziękuję za te miłe słowa. Pozwolę rzecz podziękowań, ale ze swojej strony chciałbym tutaj wyakcentować, podkreślić podziękowanie, które należy się ojcu Rafałowi za całoroczny trud, za to solidne, katechetyczne przygotowanie dzieci do tego ważnego wydarzenia religijnego, za comiesięczne spotkania, również te formacyjne dla rodziców. Niech ojcu Rafałowi Pan Bóg wynagrodzi ten trud, niech darzy go dalej swoim obfitym błogosławieństwem i posłudze chybańskim. Pracą rąk przygotowuje chleb dla podtrzymania swego życia.
i objawiłeś swoją dobroć ludowi wędrującemu przez pustynię i zesłałeś mu mannę na pożywienie. Twój Syn Jednorodzony nazwał siebie chlebem, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Pokazywał on swoją miłość, kiedy rozmnażał chleb na pustkowiu, aby nakarmić głodnych ludzi, a w dzień przed swoją męką dał uczniom na pokarm swoje ciało pod postacią chleba. Pobłogosław ten chleb, który przynieśliśmy na uroczystość pierwszej komunii świętej, abyśmy dzieląc się tym chlebem byli dla siebie dobrzy, żyjąc we wzajemnej miłości, a z wszystkimi ludźmi dążyli do pokoju i jedności przez Chrystusa, Pana naszego. Ojciec i Syn i Duch Święty.